Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witamy podczas kolejnego spotkania z kolejną twarzą przyszłości. Tym razem jest to Julia Nowicka, siatkarka z Częstochowy, która w tej chwili już jest w reprezentacji Polski siatkarek. Tak? Dobrze to powiedziałam? Dobrze, tak. Wszystko dobrze. Ale wcześniej byłaś w klubie budowlani. Ale zacznijmy od tego ostatniego etapu, bo dobrze. Tak naprawdę to jest świeża bardzo sprawa z tą reprezentacją Polski, prawda? Nie do końca, bo jestem w niej już trzeci rok, ale tak naprawdę w tym roku, no poprzez też tego koronawirusa, nie mamy imprezy docelowej i trener powołał troszkę młodsze dziewczyny. No z tego względu miałam okazję w meczach towarzyskich, które były rozgrywane w Wałbrzychu, pograć dużo więcej niż miałam okazji dotychczas. Za co jestem bardzo wdzięczna, bo to jest bardzo duży bagaż doświadczeń dla mnie i fajnie, że te mecze się skończyły wygraną. Ale to też jest tak, że trener reprezentacji powołał taką grupkę młodych zupełnie dziewczyn, młodych siatkarek, do tego, żeby one mogły grać w tych meczach, takich ważnych meczach reprezentacji. Żeby nie stanowiły jak gdyby tego tylko i wyłącznie backupu, prawda? Dokładnie. Ale mogły również grać w tych ważnych meczach już tak normalnie. Tak, no ja myślę, że to był idealny czas do tego, żeby sprawdzić młodsze dziewczyny. Było parę debiutantek, które się też bardzo fajnie zaprezentowały. No tak jak mówię, to był idealny czas właśnie, żeby sprawdzić dziewczyny, zobaczyć jak funkcjonują pod presją, pod lekkim stresem. Wiadomo, że nie możemy porównywać meczu towarzyskiego, kiedy nie mamy żadnej imprezy docelowej, do na przykład meczu o wejście do Final Six Ligi Narodów. Także tutaj wiadomo, że ta presja była dużo mniejsza, aczkolwiek myślę, że te młode dziewczyny są tak świadome, że same sobie ją nałożyły i się zmotywowały do tego, żeby jak najlepiej się zaprezentować, bo to tak naprawdę o to chodziło, żeby walczyć o jakby o przyszłość w składzie reprezentacji. Ale mówisz młode dziewczyny i to tak trochę zabawnie brzmi, bo też jesteś tą młodą dziewczyną. Tak, ja też jestem tą młodą dziewczyną. No ja też oczywiście mówię w swoim imieniu też. No u mnie jest tak, że ja byłam po prostu wcześniej wdrażana do tej kadry. Wchodziłam na podwójne zmiany w pierwszym roku Ligi Narodów, w drugim roku też wchodziłam. Nawet zagrałam dwa turnieje sama, więc no tak jak mówię, no to jest bardzo duży bagaż doświadczeń, ale jak sobie przypomnę w zeszłym roku ten stres, to rzeczywiście było ciężko, bo akurat była taka sytuacja, że jedna z zawodniczek brała ślub i dogadała się wcześniej z trenerem, że wcześniej opuszcza reprezentację. Wszyscy o tym wiedzieli i żeby po prostu zająć się przygotowaniem do ślubu, normalna sprawa. A druga nasza Asia Wołosz, no, czyli nasza podstawowa rozgrywająca kadry, jedna z najlepszych zawodniczek na świecie, tak jakby ktoś nie wiedział, niestety złapała kontuzję, bo bardzo późno skończyła sezon i niestety tak się wydarzyło, więc ja jakby zostałam sama i nie było wyjścia. No i nie było wyjścia i musiałam zagrać i jestem w sumie tej sytuacji bardzo wdzięczna teraz. Ale mówiłaś, że to był stres. Wiarygodny, bo te dwa turnieje i tak naprawdę ten ostatni turniej, który grałyśmy, to decydował o tym, czy załapiemy się do Final Six Ligi Narodów. No na szczęście się załapałyśmy, także, bo wygrałyśmy tam wtedy z Japonkami 3-1, z Dominikaną 3-2. Więc te mecze, przepraszam, zaważyły o tym, że
że się dostałyśmy do, tej, mm-hmm. do tego Final Six. Dobrze, no to był stres, ale co jeszcze? Jakie emocje? Czy w ogóle o tym wszystkim myśli się na boisku, czy tylko o tym, żeby wygrać, żeby dobry mecz rozegrać? O tym się, o całej reszcie się zapomina? Myślę, że jak się już rzeczywiście akcja toczy, no to nie myśli się o tym, żeby, że to jest stres, tylko rzeczywiście, żeby wykonać dane elementy jak najlepiej. Ale wiadomo, ta cała otoczka przed, po meczu, no wiele nieprzespanych nocy na pewno. Ale potem radość. Ale potem radość. No jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to tak, a jeżeli nie, to gdzieś tam szybka analiza i też w zasadzie nie ma miejsca na zbyt długie rozpamiętywanie, bo wszystko toczy się tak szybko, tak naprawdę no... Bo turniej Ligi Narodów, no to on polega na tym, że 5 tygodni co tydzień jeździ się na różne kontynenty, do różnych krajów i gra się 3 mecze z rzędu i po prostu co tydzień znajdujemy się praktycznie w innej strefie czasowej i trzeba się do tego zaklimatyzować. Miałyśmy, pamiętam, 2 lata temu tak, że pierwszy nasz turniej był w Stanach, potem drugi w Chinach, 16 godzin różnicy. A ma się na aklimatyzację ile? 3 dni? 2? No to męczące. Męczące, ale myślę, że ten turniej jest idealny do zbierania doświadczenia. Mhm. Nie ma chyba lepszego turnieju. Mhm. Wspomniałaś o swojej koleżance, która jest najlepszą rozgrywającą na świecie, tak? Dobrze pamiętam? Jedną z najlepszych, na pewno. Ale o tobie też mówi się, że jesteś jedną z najlepszych rozgrywających z kolei młodego pokolenia. Jak z tym tytułem się czujesz? Po prostu. Czujesz się tak... Tak jakbym nie była po prostu tak... Tak jakby o mnie tak nie mówiono. O. To miłe, to jest bardzo miłe, ale... No, nie czuję, że to jest o tobie. Coś takiego. To jest bardzo dobre określenie. To jakbym, no nie wiem, może nie, że przechodzę obok tego z boku. Po prostu gdzieś tam mam swoje cele wyznaczone w głowie i wiem, że to nie jest jeszcze mój maks. Także dziękuję bardzo, że jestem tak nazywana. Mam nadzieję, że po prostu dowiodę, że ten tytuł mi się należy i że rzeczywiście tak jest. Bardzo mi się też podoba stwierdzenie, że jesteś zadziorą na boisku. Oprócz tego, że jedną z najlepszych rozgrywających młodego pokolenia, to jeszcze ta zadziora. I to mnie bardzo frapuje. Czemu? No właśnie... Okej. No ja nie dysponuję niewiarygodnymi warunkami fizycznymi. Nie miałam łatwej drogi tu, gdzie teraz jestem. Było wiele osób, które mówiły mi, że jestem za mała, że nie mam szans grać na najwyższym poziomie. Jakoś zbytnio się tym nie przejmowałam. Po prostu robiłam swoje. Wiadomo, potknięcia się zdarzają, ale im więcej z nich wyniesiesz, tym lepiej dla ciebie. Także wydaje mi się, że w dużej mierze to można powiedzieć, że przez to może ludzie mnie odbierają jako taką osobę, bo ja po prostu wiele rzeczy musiałam sobie sama wywalczyć i udowodnić innym ludziom. Więc no tak mi się wydaje. Ale... Że stąd ta zadziora, tak? Tak, tak. No ja po prostu, mi zależy na graniu, no ja walczę o każdy punkt i ja też no nie dam tam przeciwnikowi sobie w kaszę dmuchać, a tym bardziej jak zobaczę, że ktoś tam, wiadomo, są różne tam spięcia pod siatką z przeciwnikami czasami, no to jak jeszcze ktoś coś do mnie powie, to ja jeszcze okej, ale jak ktoś do mojej koleżanki z drużyny, to już jest... No nie. To muszę zareagować, no muszę. Rozumiem. Czyli to nie tylko gra taka, która polega na odbijaniu piłki i to jest
to, ale rozumiem, że na boisku też między zawodniczkami... Zdecydowanie. Zdecydowanie jest tak, że czasami coś musisz ukryć, czasami coś musisz pokazać. Mhm. Siatkówka jest, myślę, grą bardzo psychologiczną. Czasami możesz mieć błędne wrażenie jakiejś osoby, widząc tylko, jak się zachowuje na boisku. Mhm. A to jest tak naprawdę no, część tej gry, mhm. gdzie jest na przykład tej osobie to potrzebne, czy jest to drużynie potrzebne, mhm. czy ma to zdeprymować przeciwnika. Mhm. Są różne zagrywki tak naprawdę. A to ciekawe, co mówisz, bo z tym się jeszcze nie spotkałam, że... Może nie powinno. Bo wychodzi na to, że bycie siatkarką to trochę tak jak bycie aktorką. Czasami. Na pewno aktorzy mają trudniej, ale rzeczywiście no, to nie jest sport indywidualny, nie możesz się zachować, mhm. jesteś z innymi osobami w drużynie, nie możesz do końca na wszystko stawiać jakby na swoje. Mhm. Czasami trzeba, czasami, myślę, że zawsze w drużynie trzeba uwzględnić zdanie drugiej osoby, inny punkt widzenia. No bo to na tym polega drużyna właśnie, nie grasz sam, jest jeszcze 12 innych osób. Jedna zobaczy więcej, jedna zobaczy mniej, jedna jest taka, jedna ma taką rolę do odegrania w drużynie, jedna ma zdobywać punkty, druga ma dbać o atmosferę na boisku, mhm. trzecia ma ogarniać sprawy organizacyjne w klubie, no tam w drużynie, w szatni. Mhm. Myślę, że każdy ma jakąś rolę. Myślę, że każdy ma jakąś rolę w zespole i wydaje mi się, że wielkim sukcesem drużyny jest to, jeżeli każda zawodniczka po kolei ją rozumie. Mhm. Czyli musicie być zgrane po prostu. Tak. Mhm. Nie może być jakichś długich konfliktów, bo to po prostu nie wypala. Wiadomo, że czasami się zdarzy ktoś w drużynie, kto ci nie odpowiada, mhm. ale dla dobra drużyny albo po prostu dlatego, że ta osoba na przykład jest dobrą zawodniczką, no to mhm. no trzeba gdzieś tam swoje anse zachować dla mhm. siebie. Nie? Nie można tego przenosić na grę, tak, w żaden sposób, tak, prawda? No i też no i na grę i też do szatni, nie? Mhm. No to, myślę, że z dziewczynami to jest jeszcze gorzej, bo tam jedna powie drugiej, ta przechwyci, tam ta coś powie. Znaczy nie wiem, jak jest u facetów, ale... Rozumiem. Ale wracając jeszcze do tej zadziory, powiedziałaś tutaj, że to wynika z tego, iż musiałaś udowodnić, że byłaś uparta, że nie masz warunków. Czemu nie masz takich typowych warunków, żeby być siatkarką? Powiedziałeś, że jesteś... Wydaje mi się, że teraz jest tak, że to zanika, te warunki fizyczne stają się mniej istotne, bardziej umiejętności indywidualne, techniczne i też wydaje mi się, że jest większy nacisk na mental mhm. zawodniczki, ale wtedy, kiedy no, ja się gdzieś tam wybijałam dopiero, to jednak bardzo duży nacisk był na te warunki, że tam minimum 1,80 m musisz mieć, żeby w ogóle grać na jakiejkolwiek pozycji oprócz libero, wiadomo, bo libero nie potrzebuje, mhm. Nie potrzebuje wzrostu. Także no, kiedy ja zaczynałam, to było bardzo, bardzo potrzebne. Wtedy bardzo się na to w Polsce zwracało uwagę. Mhm. A teraz już po prostu, tak jak mówisz, możliwości i cechy charakteru. Może tak, wiadomo, że predyspozycje też trzeba mieć, bo to mhm. nie jest tak. Są skrajne przypadki, wydaje mi się, takich totalnych jakby braku, jakby się spojrzało tam z boku na kogoś i ktoś by powiedział, że to nie jest siatkarz, siatkarka, ale no są skrajne przypadki, ale tu nie mówimy o tym, nie? Mówimy mhm. o ogólnej ideologii, nie? Tego mhm. wszystkiego. O ogólnych cechach, po prostu. Tak. Mhm.
To zgrupowanie, które odbywało się reprezentacji, odbywało się w Szczyrku, tak. Czyli tam, gdzie również ty się uczyłaś. Tak. Czemu akurat Szczyrk? Czemu akurat tam jest ta szkoła mistrzostwa sportowego? Jak myślisz? Ogólnie ona, szkoła mistrzostwa sportowego została przeniesiona z Sosnowca do Szczyrku i zmienił się zarząd. Mhm. Część mojego rocznika jeszcze załapała się na ostatni rok z Sosnowca. Mhm. I generalnie to wydaje mi się, że Szczyrk to jest super po prostu ośrodek, ten, co mówię o COSie Szczyrk, że jest po prostu to super ośrodek idealny dla siatkarek, ogólnie dla wielu dyscyplin sportowych, przecież tam jeżdżą, się przygotowują też skoczkowie i lekkoatleci. I nie wiem akurat czemu, to trzeba by było dyrektora Grzegorza Wagnera spytać, dlaczego akurat Szczyrk sobie upatrzył. Mm-hmm. Ale myślę, że ja bardzo lubię to miasto, jeżeli możemy go nazwać miastem. I wydaje mi się, że to jest dobry wybór. Mm-hmm. Brałam pod uwagę to, że być może dlatego, że jest to mniejsza miejscowość i też trochę na uboczu. Nie jest w takim ścisłym centrum Polski, tylko właśnie troszkę dalej i to chyba daje lepsze wyciszenie niż bycie właśnie w takich miejscach, w których się bardzo dużo dzieje. Na pewno życie się tam wolniej toczy. No tak jak mówisz, no Szczyrk jest bardzo spokojnym miejscem, takim, w którym ludzie przyjeżdżają, żeby odpocząć, wyciszyć się, których poza sezonem nie ma jakoś wiele ludzi. Super reklamę robię, nie? Także, no myślę, wiadomo, no, że to jest co dobre. Kto lubi, bo nie, część dziewczyn to powie, kurczę, no... No, że co to za miasto, że nie ma co robić, nie? Że tam, ale no, wydaje mi się, że ja tam spędziłam bardzo super chwilę i mam super wspomnienia stamtąd. Nie mówię tutaj o szkole, jakby o ośrodku, tylko właśnie o tym mieście, nie? A powiedz mi proszę, jak jest zgrupowanie kadry, to jak wygląda każdy dzień takiego zgrupowania? To jest trening za treningiem? Tak to wygląda? To wygląda tak. Wstajemy koło... Ja wstaję akurat jakoś w 7:30. Idę na śniadanie. O 10 jest trening. Zwykle trwa 2,5 godziny, 3. Potem jest obiad od razu, snack, jeżeli ktoś sobie życzy. Drugi trening koło 17 do 20, kolacja, tak to wygląda. I wiadomo, tam w zależności jak wychodzi z mikrocyklu, to siłownia plus hala na przykład rano, albo sama hala. I tak to wygląda. I codziennie. No nie codziennie. Zwykle jest tak, że jest poniedziałek, wtorek dwa treningi, środa jeden, w czwartek, piątek dwa treningi, a na przykład, nie wiem, dzień wolny w sobotę albo półtorej dnia, zależy jak wychodzi. Ale generalnie jest to no, wyczerpująca sprawa, tak z mojego punktu widzenia. Myślę, że no, z mojego też na pewno, ale ja to tak na to nie patrzę, nie? Nie, no na pewno teraz jakby też zależy na jakim etapie przygotowań się znajdujesz, bo jeżeli my po 3 miesiącach tej izolacji mamy wyjść, nagle odgrać, to też właśnie wszystko zostało super zaplanowane, że tam pierwszy tydzień to my praktycznie nie skakałyśmy, tylko bardzo, no, zwracałyśmy po prostu też uwagę
żeby nie złapać kontuzji, prawda? Mhm. I trenerzy też i od przygotowania fizycznego, także myślę, że weszłyśmy idealnie właśnie z powrotem na grę. Mhm. Dobrze, wróćmy jeszcze do Twoich warunków i predyspozycji, dlatego że jesteś leworęczna. Tak, jestem. I to utrudnia też kwestie w piłce siatkowej? Powiem tak, na pewno trajektoria lotu jest inna. Szczególnie kiedy zagrywasz z wyskoku, czyli rotacyjną zagrywkę. Ja akurat na mojej pozycji rozgrywającej to jest atut dodatkowy, bo mogę uderzyć z drugiej piłki. No co też jest jakimś tam zaskoczeniem, jakimś tam moim atutem, bo później pomaga mi bardziej w ustawieniu sobie taktyki na bloku przeciwnika. Myślę, że też jest, może nie, że zasada, ale jest tak, że jeżeli jest leworęczna dziewczyna z super warunkami fizycznymi, to przychodzi na atak. Mhm. Bo jednak leworęcznym z prawego skrzydła atakuje się łatwiej, tak jak praworęcznym z lewego. Ale to jest ogólna zasada, która nie dla każdego może się sprawdzić, prawda? Mhm. No, znam też takie pojedyncze przypadki, że na przykład leworęczny zawodnik, zawodniczka wolała atakować z lewego, nie? Mhm. Także to jest taki ogół, ale wiadomo, tam indywidualnie jak kto woli. Mhm. Także myślę, że jest to utrudnienie, ale też każdy już jest na to przygotowany. Po prostu musi o tym pamiętać w trakcie gry i jeżeli już grasz na najwyższym poziomie, to myślę, że to nie jest jakiś też problem, żeby pamiętać o tym, że ta zawodniczka jest leworęczna. Mówiłyśmy o tym, że to znaczy powiedziałeś, że zrobiłyśmy reklamę Szczerkowi. Mam nadzieję, że dobrą. No to róbmy reklamę Częstochowie. Dobrze. W gruncie rzeczy tak naprawdę obie jesteśmy stąd. Tak. Tu się wychowywałyśmy. I generalnie kochamy to miasto. Brak potwierdzenia. Tak, tak, oczywiście. Tak. Myślałam, że to oczywiste wszystko jest, przepraszam. Tutaj też rozpoczynałaś swoją, w ogóle najpierw to była zabawa w sport, prawda? Tak, znaczy nie, okej. Moi rodzice są związani z siatkówką też, moja mama grała, tata też grał, też od strony trenerskiej jest z siatkówką związany od lat. Także oni we mnie na pewno zaszczepili tą miłość do siatkówki i powiem szczerze, że ja nie pamiętam, tam wiadomo, że nie do końca pamiętam swoich pierwszych tam treningów siatkarskich, ale tak jakbym miała szczerze powiedzieć, to ja nigdy nie traktowałam siatkówki jako jakiejś przygody tymczasowej, tylko raczej brałam to za pewnik, że ja to będę robić na pewno. To było oczywiste. Ja nie wiem, wtedy jako takiej młodej dziewczyny bardzo, w sensie ile ja miałam, w podstawówce byłam, to ja zawsze tak, że ja na pewno będę grała, że to w ogóle nie ma opcji. Nie wiem, może czy to brzmi, jeżeli to brzmi jakoś tak, że ja jestem zadufana sobie, to że przepraszam, ale na pewno, że tak nie jest, a ja na pewno, naprawdę tak nie jest, ale wtedy z perspektywy tego dzieciaka to tak właśnie było. No wiesz, bo tak naprawdę z taką drogą, którą się wybiera, jest różnie. Dlatego, że niektórzy dopiero po jakimś czasie, będąc nastoletnią osobą, a niektórzy nawet kiedy mają 20 parę lat, już im się to właściwie wtedy im się w głowie otwiera, że to chcą robić, a nie coś innego. Tak. Ale zdarzają się takie przypadki jak ty, kiedy zwyczajnie od dziecka wiadomo, to jest to. To było naturalne, nie wiem. I nic innego. Zdarzają się też inne przypadki, prawda, że ktoś myśli, że to, a potem zupełnie zmienia historię. Oczywiście, a u ciebie wciąż ta, już nie przygoda. Mój sen o przyszłości wciąż się toczy. Tak,
Tak. Twoje życie po prostu związało się całkowicie z siatkówką. Tak. Tutaj chodziłaś do szkoły. Tak. Której? Do podstawówki chodziłam do 31, a do gimnazjum numer 3. Do gimnazjum numer 3. Tam trenowałaś siatkówkę? W tych dwóch miejscach już Ja zaczęłam siatkówkę będąc w podstawówce u trenerki Ireny. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli będzie to oglądać. Która tam miała grupę dzieci, wtedy na hali Pomaje na bocznej boisku trenowałyśmy. No i tak tam trenowałam przez 2-3 lata chyba, o ile dobrze pamiętam, i przeszłam wtedy do pani Beaty Zajęckiej, żeby zagrać w turnieju Kindersport. I w sumie dalej już potem przeszłam do SPS-u Politechniki Częstochowy i tam też no jakby już zaczęłam też grać. Dosyć wcześnie przeszłam, bo jakoś chyba w 6 klasie. Aha. Albo chyba tak. No to rzeczywiście szybciutko to się wszystko toczyło. Tak, jakoś tak się to wszystko toczyło szybko. I potem od razu był Szczyrk, czy jeszcze wcześniej coś innego? Skończyłam gimnazjum, miałam iść do liceum do Dąbrowy Górniczej, bo tam oni mieli dobrą jednostkę szkolenia właśnie dla dziewczyn. Ale w wakacje się zawsze gra, jest taki turniej województw, Olimpiada Młodzieży się nazywa, gdzie tam gra się województwami. I tam mnie właśnie dyrektor Grzegorz Wagner, który miał zacząć w szkołę w Szczyrku, że tak powiem, wyhaczył i zadzwonił wtedy do mojej mamy i się spytał, czy chciałabym spróbować na rozegraniu w Szczyrku, bo no z moimi warunkami to nie mam szans na przyjęciu, a czemu by nie spróbować. I ja w sumie wtedy zadzwoniłam do przyjaciółki i ona tak, no kurczę, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. I jakoś mnie to tak przekonało, że się zgodziłam i poszłam. No i okazało się to być najlepszą decyzją w moim życiu. Ale na dodatek była to decyzja podejmowana w bardzo młodym wieku, prawda? Tak, no. Też w każdych decyzjach to pomagali mi rodzice, bo oni no, z tego względu, że siedzą w tej siatkówce też no, siedzieli, siedzą, to mieli po prostu też swoje spojrzenie na to i mogłam na nich liczyć w tych decyzjach. Także to nie było tak, że sama to podjęłam, tylko wszystko tam omawialiśmy zawsze za i przeciw i zawsze tak dochodziliśmy do konkluzji wspólnej. Czyli po prostu w rodzicach masz oparcie, niewątpliwie, a poza tym służą ci swoim doświadczeniem, wspierają. Tak, radą, swoją opinią, dokładnie. Są na każdym meczu twoim? Starają się być. Może nie na jakieś tam daleko, ale bo to też przecież bez przesady, żeby jeździli, ale na tych, co mogą, to tak. I co po meczu? Dostajesz jakieś wskazówki jeszcze? Oprócz tego, że trener daje no, wskazówki, to jeszcze tak. Rodzice? No coś tam się czasami pytają, pytają się właśnie, czemu tak, a nie tak, czy coś tam, czy że to było tak, a no, że wiadomo, rozmawiamy bardzo dużo o tym, myślę, że czasami za dużo, ale myślę, że też bardzo takie rozmowy chyba dzięki temu rozwinęły mnie świadomość bardzo szybko taką, żeby po prostu nie powielać błędów. Czyli nie odbierasz tego jako krytykę, tylko jako konstruktywne? Staram się tak. Tak właśnie podchodzić do tego. Dobrze, ale powiedziałaś, jeszcze wracając znowu do Zadziory, przed rozmową powiedziałaś, że zupełnie inaczej jest z tobą poza boiskiem, że poza boiskiem nie jesteś taką Zadziorą. No właśnie nie jestem, no nie. Czyli ja też ciężko mi siebie samą odebrać, jak jestem na boisku, jak poza, ale wydaje mi się, że nie jestem jakimś agresorem prywatnie, że
ja raczej... Spokojniejsza. Ja raczej jestem dużo. Tak, jestem spokojniejsza dużo. Na pewno wiadomo, że tam w gronie najbardziej zaufanych osób, no to jak każdy, nie, ale tak myślę, tak prywatnie, to myślę, że nie jestem jakimś dzikusem. Mhm. Czyli dzikus wychodzi z ciebie na boisku tak. Po prostu. Tak. No dobrze, no wskażę tego gdzieś. W jakimś miejscu, wiadomo. A co w takim razie robisz poza siatkówką? Bo tak, trenujesz siatkówkę w reprezentacji, masz twój klub, to znajduje się w Łodzi i to jest klub Budowlani. Rodzice są zamieszani w siatkówkę, w domu rozmawiacie o siatkówce, po meczach rozmawiacie też o siatkówce. Czy istnieje coś poza siatkówką w twoim życiu? Myślę, że tak, że ja się... Bałam się, że powiesz nie. Wiesz co, bo to jest tak, że ja się interesuję wieloma rzeczami, tak po trochu. Mhm. Po prostu jak mnie coś zainteresuje, to ja potrafię o tym przeczytać ze trzy książki. Mhm. Myślę, że mam bardzo skrajne zainteresowania, mhm. po jakieś tam, jakąś tam kryminologię, po ogrodnictwo. Także bardzo ciężko mi jest sprecyzować to, mhm. czym ja się interesuję. Mam coś takiego, że mam takie zajawki, które staram się po prostu pogłębić. I a że mam czasami wolny czas, to staram się po prostu tam gdzieś poszerzać swoją wiedzę, jak mogę. Okej, czyli rozumiem, że czytasz kryminały. Może nie tyle co kryminały, co bardziej takie takie badania różnych doktorów, eksperymenty, coś takiego, tak. Bardziej coś. No ostatnio czytałam, ja nie mówię, że no przeczytałam tam o... No akurat o psychopatach chyba coś czytałam. Że... To jest dość zabawne w stosunku do tej zadziory właśnie. Ładne połączenie. Bardzo. Wychodzi. Oczywiście mówimy o tym żartobliwie. A jeżeli chodzi w takim razie o ogrodnictwo, to... To się niedawno rozwinęło, nie nazwę tego pasją, ale... W sumie to zaszczepił to mój tata we mnie, bo teraz nareszcie, jak miałam ten wolny czas z rodziną więcej niż tydzień, bo 3 miesiące przecież w domu siedziałam, to sadziliśmy z tatą. Bardzo dużo mamy działkę i bardzo dużo jakby się dowiedziałam rzeczy, jak robić, co, kiedy. Czy co nawozić, w jaki sposób, kiedy podlewać, co wsadzić, co trzeba jakby, no, co, jak, gdzie, żeby tak w skrócie. I szczerze mówiąc, bardzo mnie to zainteresowało. I relaksuje tak też pewnie. Bardzo, no tak naprawdę. Bardzo myślę, że tak można fajnie spędzić czas poprzez to. Czyli po porady ogrodnicze można się do ciebie zgłaszać bez problemu. Tak, właśnie tak. Znaczy tak, myślę, że z trawą mam największe doświadczenie. Z trawą? Tak, z trawą. Aha. Z walką z kratami szczególnie. Rozumiem, ale już je pokonujesz, tak? Pokonujesz, krety? Tak, krety. Już pokonaliśmy z tatą, tak. Walka trwała 2 miesiące, ale udało się. Oczywiście nie zabijaliśmy kretów, żeby było jasne, krety są pod ochroną. Ale udało nam się je wykurzyć. Żeby przeszło. Wiadomo, pojawia się jakaś kopka, no ale naprawdę to było... Bo ja mam jeszcze tam boisko na działce. I było tak przez te krety. Więc udało się to wywalcować. Była dodatkowa motywacja, żeby krety przeprowadzić gdzie indziej. Dokładnie, tak. Do sąsiadów poszło. Dobrze, Julia, ja ci dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Miło cię było poznać. Myślę, że sam fakt, że częstochowianie cię poznają, a niektórzy wcześniej o tobie nie słyszeli, i poznają cię tak blisko, to już jest ważne.
Życzymy Ci oczywiście sukcesów, zarówno w reprezentacji, jak i też poza reprezentacją. Oby ta Twoja przygoda trwała jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie, a następne spotkanie w piątek. Ja też bardzo dziękuję za rozmowę.